I tak właśnie do DBD został dodany najważniejszy update w historii. Update, który przejdzie do legendy. Czyli został dodany potężny zawodnik. Nicolas Cage. O bogowie, powiem wam szczerze, że ja z Krzysiem jesteśmy wielkimi fanami Nicolasa Cage'a. I po prostu w każdym momencie, gdzie się pojawi, my po prostu jesteśmy podekscytowani. Ostatnio widziałem go we Flashu, jak Superman pasował idealnie. A teraz go widzę w DBD, po prostu to nie mogło, to jest najlepszy update ever. Nicolas Cage ze swoimi specjalistycznymi perkami, które oczywiście mam zablokowane, ale oczywiście będziemy mogli je prześledzić. O, proszę zobaczyć, dramaturgia. Kiedy ludzie zatrudniają, bla bla bla, podczas biegu naciśnij przycisk aktywnej umiejętności 2, aby biec z wysoko uniesionymi kolanami przez 0,5 sekundy, a następnie zyskać 25% pośpiechu na 2 sekundy, następnie nieznany efekt. Aha, czyli generalnie randomowo otrzymujemy jakiś efekt. Śmieszne. Czyli możemy efekt narażony utrzymać. 25 pośpiechu na 2 sekundy. Krzyczenie. Otrzymujesz losowy rzadki przedmiot. Z losowymi dodatkami upuść trzymany przedmiot. No nieźle, więc tak wygląda to. Potem parter sceniczny. Za każdym razem, gdy spojrzysz na zabójcę, krzyczysz. Czyli generalnie on ma bardzo śmieszne perki, to słyszałem już o tym. To ktoś mi mówił właśnie, Legion. Nie wiem, parter sceniczny następnie odnawia się przez 60 sekund. No nieźle, a następnie widzisz aura przez 5 sekund. I naciśnij przycisk umiejętności podczas kłócania bez ruchu, aby wejść w stan agonii po cichu. Kiedy używasz zwrotu akcji do wejścia w stan agonii, nie pozostajesz po sobie plam krwi i nie wydajesz żadnych dźwięków. Możesz pewnie odzyskać zdrowie po wyjściu ze stanu agonii. Śmieszne! Natomiast leczenie ze skupieniem pośpiechu na 4 sekundy. Bardzo, bardzo, bardzo śmieszna umiejętność też. On ma generalnie dosyć zabawne umiejętności. Najlepsza umiejętność, co nie? Nicolas Cage, po prostu bohater, na którego nie zasłużyliśmy, a którego potrzebowaliśmy. Obczajmy jego przebrania, choć z tego co widzę, chyba ta podstawowa jak na razie jest najlepsza. Nicolas Cage, najlepszy update ever. Dobra, teraz sobie go trochę podekspimy. Tak więc umiejętności, rozłóżmy sobie teraz umiejętności Nicolasa Cage'a. Jedna umiejętka, druga umiejętka, trzecia umiejętka. Mamy te umiejętki na drugi poziom, ten na pierwszy poziom. Czyli generalnie ta umiejętka jest super, bo to powoduje, że krzyczę na mordulca, więc po prostu zarąbiście, lepiej być nie mogło. Dobra, gramy, będziemy grać z randomami, to nie wiem, weźmy sobie może apteczkę, bo z randomami to nigdy nie wiadomo. I weźmy sobie, no coś dla siebie, co nie? Weźmy może na razie to, bo to taka rozgrywkowa. No, i co? Mało gram, ocalałem na nowym kompie, to jeszcze nie włączałem, a kumam. Dobra, odpalamy. Pierwsza gra Nicolasem Cage'em z randomami, zobaczymy jak nam pójdzie. Nowy tom jest. Zobacz szczelinę. Jest i szczelina nowa. Okej. Odblokuj przepustkę. O, i 100 tych dostałem, ale zarąbiście, będę mógł zainwestować jednak. Patrzcie, jednak kolejna umiejętność Nicolasa Cage'a. Wygranko, uciekają przed zabójcą. To jest spoko, ale mamy nową szczelinę, to chyba nową będziemy robić, prawda? Bieżący tom. O, zobaczcie, bieżący tom. Co my tu mamy? Połącz się z tyloma niebieskimi glifami. Dobra, niebieskie glify. Przywróć wspomnienie, zbierz dwie fragmenty pamięci. Gdy jesteś blisko, fragmenty poruszają się wolno. O, co to jest? To coś nowego chyba jest, te fragmenty pamięci. Okej, okay, bierzemy. Fragmenty pamięci. Nie wiadomo o co chodzi, ale bierzemy. Ucieknij z tylu pościgu, zużyj tyle apteczek. Dobra, ogarniemy to. Co nie? Fajnie będzie. No i proste. Kolej, możemy teraz trochę poinwestować znowu. No to inwestujemy. Widzisz Arezę? To jest na persona, ta potężna. Nicolas Cage, zazdrościsz mi? Wiesz, że Nicolas... No, akurat ci teraz zazdroszczę, bo nie mam tego dodatku. Nie wiem, czy wiesz, że Nicolas Cage jest najpotężniejszym surwem ogólnie. Praktycznie jest ten, niepokonalny. Tak ci powiem. Nie. No. Jest to nielewany. Nicolas Cage jest mega potężny. Nie da się pokonać Nicolasa Cage'a, to Nicolas Cage. No. Ja robię adepta. Arezę, wziąłeś torcik? Tak, oczywiście. No, masz farta. No. Krezus, człowiek bardzo bogaty? No, w kon... Nie, no co ty, jaki bogaty Logan? Z tego streama co najwyżej na waciki zebraliśmy.
No. Legion też jest załamany, bo myślał, że tam będzie, wiesz, milion monet, a tam tylko na waciki zebraliśmy, no dramat jakiś, co nie? No ledwo alkohol się zwrócił. Ten sam rum kosztował 200 zł. O panie. No. No dramat. Kto w ogóle robi rum 80% za 200 zł? Jakiś popierdol totalny. Więc no niestety Logain, ale łączymy teraz koniec z końcem ogólnie. Bladi, grałeś w Cult of the Lamp. Kojarzę gierkę, ale nie grałem, nie miałem okazji. Ale wydaje się bardzo fajne, może kiedyś jak będzie okazja, to se pogramy. Ziemniak OY. Witam, siemanko. O której ten Jimon 2? Nie mogę ci powiedzieć, musisz się domyśleć. Albo musisz oglądać, aż będzie. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy przygodę. E-dramaturgia? To właśnie jest to, że on się kładzie. Co robiła ta dramaturgia? Bo ja nie ogarniam jeszcze tej postaci. Że się kładzie i się mogę wyleczyć? To jest to? Tak. Dobra, widzę świecące gówno na mapie. Jako Nicolas Cage idę to zbadać. Jestem Nicolas Cage. Dobra, zbadam to. O, zebrałem. Co, już? Tylko? Fragment pamięci zebrany. Idę po kolejny. O kurwa! Nie! To Jack Myers! Kurwa! On się na mnie patrzy! Nie patrz się na mnie, debilu! Kurwa! I krzyknąłem jeszcze! On chce dorwać Nicolasa Cage'a! Jak tam wam idzie ogólnie? A kręcę sobie go, no. A ty, Fibi, ściągnęłaś dodatek? Ściąga się. Arezę mam w rękę w gipsie? No słyszałem o tym, Arezę, co żeś odwalił? Znowu napierdolony biegałeś po mieście? Dokładnie tak. Brałem przykład z najlepszych ludzi na świecie. No, słusznie. Łatwo. Haha. Kurwa, boję się. No nie mogę... Hej, hej, siema, Sadzik. A chcesz? Kurwa, lery. Darmowej gierce nie zagląda się w gardło, jak to się mówi. Flotar gra w TTT beze mnie? No to ma w pierdol. Dobrze powiedziane. No. No nieźle. Trochę przegina. Dobra, wiem, że jeszcze nic nie zrobiłem w tym meczu, ale zbierałem te odłamki, bo chciałem dowiedzieć się, co jak. Kurde, najgorzej, że jest Jack Daniels, ja go nie widzę jeszcze dodatkowo. Widzieliście tego Jack Danielsa? Goni kogoś? Ja, tak, ta persona doma goni. Mówiąc na myśli, mam ciebie, Arezę, bo tylko z tobą tu rozmawiam. Randoma goni. Ja robię go na przyszaku. Nie, jakbym dawił na Legionka, to bym nie miał szans. Dobra, Arezę, to co, jeszcze raz, jaka jest gena rozwalania twojego gipsu? Co tam odwaliłeś? Przyszedłem do pracy. No. Trochę spóźniony. No. I... Byłeś narąbany w trzy dupy. I co dalej? Tak. I co dalej? I grawitacja była ode mnie silniejsza. A, czyli jednak. No tak to jest, kiedy się przychodzi na totalnym napierdzieleniu. No, na twoim miejscu bym nie przyszedł. O nie, Jack Daniels! Jestem Nicolas Cage i każę ci się zatrzymać w imieniu prawa! Jack Danielsie! Aaaa! Kurwa z... Łobudup, kurwa! Nicolas Cage! O kurwa, zobaczył mnie. Dobra, nie jestem najlepszy. Siup przez ten płocik. O kurwa, zablokowałem się o krzak. Ej, naprawdę on mnie od razu zabił? No to sobie pograłem Nicolasem Cage'em. No, no to pograne. Nie ma co, świetne grę, świetny mecz. Ale se szybko pograliśmy, co nie? Kiedy Myers może zabić? Ma jakiegoś perka, że może raz zabić? Ma nagrobek taki. Czerwony addon do niego. Ale, no, to sobie pograłem Nicolasem Cage'em. Wiedziałem, że się na mnie sfokusowałem. Przynajmniej zadanie zrobiliśmy, no. Przynajmniej zadanie zrobiliśmy. Niestety, Arezę, weź tam szybko kończ, bo chcemy... Phoebe, pobrałaś do Apacha? Phoebe! Phoebe! Jesteś tam? Phoebson! Phoebson! No i nie ma. Ej, dobra, to jest ta dramaturgia. A ja zastanawiam się, co to ta dramaturgia. To nie było to, żeby położyć. To, żeby szybko biec. To muszę to wykorzystać na nexcie i zobaczymy, czy jak to zadziała w sumie, bo nawet nie wiem.
Kolejny dzień jako Nicolas Cage. O, przetestujmy dramaturgię. Patrzcie. Tu. Hej, zajebiste. Hej, widzieliście, jak on to zrobił? O kurde, jakie złoto. Dobra, chodź, tu gena zrobimy. Dobra. O, już kogoś szafki wyciągnę. W ogóle jak skończysz się stream, jak skończył? O bogowie, nie byłeś na zakończeniu sadzik, ale było grubo na końcu. Golenie głowy. Napierdzieling. Dobra, pójdę go uratować, co tam? W ogóle wiadomo, jaki mordulec. A, już nie uratuję. Baba ze studni. O kurde, przyszła do ciebie dodatkowo. Dobra, Reze, zajmij się nią. Postaram się. Jestem Nicolas Cage. O kurwa, jest tutaj. O nie. Baba. O, ale sklepy za łeb. Kurde. Baba ze studni, mamy przegwizdane. Tu była, jak robię gena, nie wiem jak wy. Przybij gwoździem, żeby się nie ruszał. No, bardzo legionek o 5 rano marudził przez to golenie. No nic dziwnego, bo za mało mu zapłaciliście i był bardzo rozjuszony z tego też powodu. Kurwa, niedobrze! Legion! Nicolas Cage, biegnij! Biegnij, Nicolas Cage! Dawaj, daj radę. My kurwa, po podłogę! Oho! Baba ze studni wraca pod hak. No dobra. Za mną. No trzy krzyknięcia to trochę przegięłeś, Nicolas Cage'u. No będziesz żałować, będziesz żałować. Nic dziwnego, że za tanio włosy oddał. No, to trochę prawda. Za tanio. Ale był napierdolony. Czy zgoliliście tego legiona? Tak. O. No trudno, następnym razem podwoi stawkę. Ale dopiero co najmniej za miesiąc, jak mu odrosną. Siemara, Jarak. Elo, N3X, siak. Elo. Miło mi cię widzieć na moim streamku. Ej, dobra, Areze, weź zrób jakiegoś gena, chociaż jednego. No, nie chciałem, ale przyszła do mojego gena. Ej, czy on się zabił? Ale tak. Cymbał. Ale cymbał. No to easy match, ja coś przeczuwam. No, no Nicolas Cage. No, ten krzyk nie był za inteligentny, Nicolas Cage'u. Nicolas Cage, biegnij! Run, Nicolas Cage, run! Run, Forest, run! Ujuju. O! Kurwa, ta dramaturgia nic mi nie dała w tym przypadku. Oho, no to się zrobiłem na geniusza. Oho, tu jest ślepy zaułek, geniuszu. O, oh, fuck. O, nie. Nie, zaczekaj! Z kim grasz? Tylko za Rezy gram. Więc jeśli są chętni subskrybenci, to i dzisiaj jest wyjątkowo, są sloty. Dobra, powiszę se. No nie. Ale to nie jest pyrkanie telefoniczne. No. Biegnę po ciebie. Dobrze. Tu jestem, typu gałgańkę. A, goni tą typiarę. To pospiesz się lepiej. Biegnij, bo zaraz będzie miał drugą staż. Szybko! Biegnę na pełnej!
No! Jeszcze lepiej! No nieźle, Phoebe, no! Poczekaj! Ja się sam wyleczę, wykorzystam moją super umiejętność. Dobra. Patrzcie na to. Umiejętność Nicolasa Cage'a. A nie mogę. O, mogę. Łobudup! Widzicie? Bo to jest ta umiejętność Nicolasa Cage'a. Kładzie się, żeby potem zmartwychwstać. Nicolas Cage Rures. No płakał, płakał, bo za mało mu zapłacili. Ta, najlepszy perk, wypierdolka, tak się nazywa. I hua, ja żyję. Nicolas Cage. Najlepszy wojownik. Zrobiliśmy aż, uwaga, nie zrobiliśmy ani jednego gena. No, ja przeczuwam, że te gry to będą najlepsze gry ever, po prostu. On kogoś goni teraz? Wraca po randoma. W ogóle kasetę trzeba byłoby przenieść, taka dygresja. No, to prawda. Przydałoby mi się. O kurwa, zwie znalazł! Nie, szybko, dramaturgia! Łobudu! I biegniemy jak popierdziele! No z tym bieganiem tak spoko jest. Kurwa, jestem Nicolas Cage, a totalnie mi nie idzie! Nicolasa Cage'a zostaw, co on ci zrobił? Ale nie ma tematu, no. Zagrasz z Flotarem? No jak będzie chciał, to z nim zagram. Z Flotarem. No nie, ona może na mnie mori zrobić. A widzisz, jaki farciarz? Zostaw mnie. Dobra, zawijam się stąd. Mori! Nie wiem, może ukryje się gdzieś w rogu na przykład? Aha. Kurwa nie! Pomyśl o dzieciach! Zapomniałem, że muszę tam kasetę przenieść. No to po robocie już. Haha, po mordzie przynajmniej tyle. Kurwa, czemu? Dawaj, szybko kasetę przenieś. Nie wiem, czy dam radę. O, za późno, ona się tu teleportowała. O, tego się nikt nie spodziewał. Dobra, to koniec. No, smutny ending. Nie no, zajebiste te mecze na razie mam. Dobra, zrywkowe. Dobra, no to mamy Moriu chyba. No. A może mnie zostawi? No, co mówisz? Lekka kraksa? No. Lekka kraksa to mało powiedziane. No, może będzie miła i mnie puści w sumie. Ej, jak będzie? Puścisz mnie? Dobra, no to on powiesi. Weź mnie puść, no. Mordulcu, jestem Nicolas Cage! Mordulcu, jestem Nicolas Cage, puść mnie! Nicolas Cage powinien uciec! Może to jeden z widzów, no mam nadzieję! To jak będzie? Puścisz Nicolasa Cage'a? Puścisz? Nie za bardzo chyba.
Oj, oj. Achrakadabra, czary mary, Nicolas Cage jest złamany! Siema, Noxor. Uciekli z stylu pościgów. Wziąłem taką misję? A, stylu pościgów. Okej, okay, to wziąłem faktycznie. To faktycznie wziąłem. No, Phoebe nadal na Discordzie nie ma. No nieźle, a ta się wyrąbała. No nieźle. Zużyj tyle apteczek. No dobra. To zużyjemy. Dwie apteczki muszę zużyć. To weźmy tam najsłabszą w takim razie. Bez dodatków. No i co, lecimy nexta. Dobra. Kolejna przygoda Nicolasa Cage'a. Na dzikim zachodzie. Mhm. Korupt. Huntress. Dziwna Huntress, bo nie powinna mnie widzieć. No widać, czy cię widziała. Areze, no musisz się z nią ganiać przynajmniej do jednego gena zrobienia. No Areze, no, nie możesz umierać. No nie da rady. Bogowie, no Areze, tyle godzin masz, ani nie potrafisz się ganiać przez dwa geny co najmniej? No, na Huntresska na tej mapie ciężko się gra. No proszę cię, ta mapa jest idealna w granie w Huntresską. No, grania Huntresska. No. Ma pewnie śmiertelny pościg, że widzi aurę na start. Ale właśnie nie widziała. Nie, bo ja mam ten. Od barwy. Od aury. Zajmujecie ktoś? Tak, biegną obydwie do mnie. Dobra, dawaj, kręcimy tego maina. On nagoni teraz randomów. No, fajnie byłoby zrobić chociaż jednego gena. Gdzie jest? Nie wiadomo. Na ulicy. A, widzę. Kurde, debilka przybiegła i mi popsuła ten. Dostałem, nie wierzę. Cześć. No. Już, zaraz się wylecisz. A daj, to może ja cię wyleczę. Nie. A jestem pełny. Tylko nie dostanę drugiego hita. Biegnie tu? A. O kurwa, pobiegła nie w tą stronę, którą myślałem, że pobiegnie. Haha. Jeden gen, no nieźle. No, trudno. Mamy gena. No, Nicolas Cage górą. Nicolas Cage! Dobra. Mamy dwa geny. Ktoś się idzie zdjąć? Nie widzę nikogo. To wytrzyma jeszcze trochę. Może cię zdejmę.
Oho, narażony jestem na 12 sekund. No cóż, ja cię nie zdziałem. No nie, szkoda. Bo myślałem, że będę miał dużo doświadczenia, tak mi zarąbał uratowanie kogoś z haka. Ale dobra, ja adepta robię, przypominam, no. Co robi ten perk, który powoduje, że drze mordę? No po prostu, no drę mordę, co nie? Dzień dobry. Poczekaj, w sumie z dużej apteczki, to z dużej apteczkę. Zapomniałem, że ja muszę dwie apteczki zużyć, jak gałgan totalny. Dawaj, robimy gena. Dobra. Barbę ma. Dobra, ja uratuję ją. Tak, ma barbę? Skąd, wiesz? Bo straciłem staka. Ta, no powodujesz, że jak zobaczę mordercę, to się drę na całą pizdę. Dzięki temu jestem ultra niewykrywalny. Dobra, ja biegnę po randoma. Ja biegnę po randoma, ty się genem zajmij. No ale deadlock. Okej. O nie. Dobra, to była najgłupsza. Tu najgłupsza lupa ever chyba. No trudno. Nicolas Cage! Jak coś, musisz mnie uratować, Arezu. Chyba. Poczekaj, koleżanki, może nie, chyba będziesz musiał mnie uratować, no, bo one chyba się ganiają z mordulcem. Tak, dokładnie. To idź, chodź tu. Biegnę. Najkrótszą drogą. Dobra, wyleczymy się wszyscy. No dobra, niech będzie. No nie, teraz wszystkich nas zobaczy. Dobra, zużyję apteczkę jak król. Może się uda zużyć apteczkę. Kurwa, nie zużyłem, a tak mało brakowało. No, potężna dramaturgia. No, Nicolas Cage górą. Najlepszy surf ever. Dobra. A Rez, miałeś jedno kurwa zadanie. Robić geny, tak nie rzucać się w nikomu. Ukrywać się i co? Musiałem pomóc, uratować. Pomóc, kurwa, zesrać się. To ale to później. Jestem krzakiem. Nie, jednak nie jestem krzakiem. Jednak nie jestem krzakiem. Jest gorzej. Teraz zastosuję mój trick challenge.
Wyleczenie challenge zaraz zastosuję. No, stary, dobry numer na tego Nicolasa Cage'a. Niby się wyrąbię, by po chwili powstać. Stary, dobry trikczek. No. Jak król. No nie. Na pewno krzyknę, jak zobaczę mordulca. A tego w tym przypadku nie chcę. Na pewno krzyknę. Na pewno krzyknę, jak go zobaczę. Dobra, niech stracę. Podniosę cię. Ale zawijaj się lepiej stąd szybko. To było zajebiście mądre. Kurwa, debilu, Nicolasie Cage'u, czemu krzyknąłeś? Ła, udało się. Ona gena kręci na ulicy przed tobą. Proszę. Kurwa, niedobrze. No. No to koniec. No to koniec. Ale i tak długo się lupowałem Nicolasem Cage'em. Nicolas Cage, górą! No bardzo pomocny ten perk przy adepcie, nie ma co. To prawda. Mega, mega pomocny. Przy adepcie jest wręcz niezbędny ten perk o krzyczeniu. Idealna umiejętność. Jeszcze jak. Czyżby biegnie się ściągnąć? No, jeszcze to wygramy. Jest szansa pokonać tego szympansa. Aha. Ma tego, jak to się mówi? Barbę. Tak. No to siedzę w krztych. Dobra, mam nadzieję, że za wcześnie wyszedłem. Nie, dobrze. Klapa! Idziesz
Słyszę. Jest już po lewej. Nie było tematu. Ona, nie, no to koniec. Wyszła w klapę? Tak, wyszła w klapę. To koniec. Taktycznie to zrobiłem. Taktycznie to zrobiłem. Ty to jesteś aktor. No, zobacz jak się zamaskowałem. Taktyczny Bladeusz. Nicolas Cage. Działacie. Ja wiem. O kurwa. Zajebisty perk szykonko. No nie chciała się dogadać. No nie chciała. Nie, zostaw Nicolasa Cage'a. Zostaw Nicolasa Cage'a. Nie. No i właśnie umarłem. Again. Najlepsze gry. Nicolas Cage. Polecam. Ale dobrze ci poszło. No, ja wiem. Jeszcze trochę i zrobimy adepta, jak tak dalej pójdzie, prawda? Prawda. No, oczywiście. Man, nie ma co. Nicolas Cage górą. No dokładnie, Kornholm. I don't want to hear another one of those ridiculous crows. Te krzyknięcie prosto w twarz mordlucowi jest mega taktycznym perkiem, widzowie moi drodzy. No dobra, trzeba zmniejszyć szansę dla killera. Dobra, jak coś to lasta i lecę na te nowe Garry's mody. To dawaj, lasta walimy i lecę na Garry's mody, może teraz się uda. No nieźle, mordulec ham, jak widać, wziął dla siebie. No, Nicolas Cage, najlepszy aktor, ale zarazem najlepszy surf. Nicolas Cage, niepokonany. Kiedy widzi mordulca, krzyczy. Jak mistrz. Nicolas Cage. Ile pan już wydał na tę grę? Za dużo. https://adrian.pl. Daj jej hacza. Co? Nicolas Cage. Znowu Huntress. To nie dobrze. Robimy Genixa jak coś. Więc zależy lub Gena, a nie tam się leniwujesz. Może w końcu będzie ten wygrany meczyk. No było, bo nie. Na razie zapowiada się dobrze. Kurde, walła mnie! No to pora zmasakrowanego dla dodaje.
Dobra, udało mi się uciec. Znakomicie. Muszę się dziś wywalić w rogu, tak jak planowałem. Kurde, no prosto na nią leciałem. Prosto na nią wleciałem. Znaczy na jej topór, w sensie, jak debil. A randomowo rzuciłem, mogłem go uniknąć. O! Na chleb albo piwko jak wolisz. Dziękuję ci, ziemniak, za 5 zł. Miąteczko, oczywiście na browarka. Że przez całą mapę mnie goniła. No, ta jedna ogarnięta jest, Raja, no. No i przez okno mnie... No nic, Arese, Arese, Arese. Słucham. Nieładnie. Zrobiłem pełnego gena i to sam. Jak palec. To dobrze. I obok mnie jest drugi, też podkręcony. Ta Raja do ciebie pobiegła, czy nie? Nie, nikt nie biegnie do mnie. Mordule, czy tobie czyha, czy nie? Poszedł sobie gdzieś. Chyba do nas. O kurwa! Kurwa, no nie wierzę, no! Jakim kurwa cudem! Padła mi prosto na łeb! Ja pierdolę! A ja mam darmową dwójeczkę. No, ja też będę miał dwójeczkę. Ja pierdolę, no nie wierzę, co tu się odwaliło w ogóle. Tak, mogłem się ukryć zamiast uciekać. Nie no, Nicolas Cage! To miał być wygrany mecz, kurwa! No, no nie zrobię tego adepta chyba, uwzięli się na Nicolasa Cage'a. Ja pierdykam, to miał być wygrany mecz. Ta droga biegnie po ciebie? No jest tu niedaleko, ale mordulec tu jest. Więc dupa, musisz mnie zdjąć. Albo ktoś. No, zdejmij mnie, ona nie zdejmie. Ona się z mordulcem gania. No, Raja po ciebie biegnie. No nie wiem, a ktoś tu biegnie? No nie, nikt po mnie nie biegnie. Czemu mnie nie uratowałeś? Ja pierdykam, Arezę, miałeś jedno zadanie, przybiec po mnie! No i tyle było, już teraz se tu przyszła i kampi. No i wykonałem zadanie. Udało ci się. Czekaj, Badeuszu. No nie ucieknę chyba, uwzięła się na mnie. I na tą drugą też. I nawet na was się uwzięła. Poświęciłem się dla ciebie. No widzę, widzę. Ajajaj, w sumie i tak trochę niedobrze. Ja cię kręcę. Nienawidzą Nicolasa Cage'a. No tam gen jest prawie na dyntkę, z tego co widziałem.
Dobra, Raja zrobi tego gena. Apteczkę użyję, żeby było mega szybko. Dobra, to i tak jeden chyba z najładniejszych meczy jak na razie. Mimo, że zaraz umrę. A, muszę zrobić adepta. To i tak jeden z ładniejszych meczy. Przy szafkach się nie chowaj, bo ona cię zobaczy, jak otworzy szafkę. Nie chowałem się przy szafkach, spokojnie. Go ogania się z kimś? Tak, teraz tą Raję goni. Ale chyba wróciła pod hak. Tak. Jest pod hakiem. Czyli co, kampi? Ta. A ta Maja Raja co robi? Idzie szukać gena. Aha, przy kampionko. No trudno, poświęcimy randoma. A zostawił. Fuck. Fuck, no nie! Kurwa, poświęcenie i po co mi to było, kurwa? Po co mi to, kurwa, było, te poświęcenie? Po co mi to, kurwa, było? No. Dobra, udało się, nie wierzę, że przeżyłem. A to on tylko jednorazowo. A, dobra. Co do Rai przyszedł od razu? Ta, tam na mainie mocno gen jest podkręcony. Co, nie możesz się drugi raz położyć? Nie, nie mogę, myślałem, że mogę, ale nie mogę. Dobra, no jeśli będzie się ganiać przez długość gena, to na luzie. Chyba zgubiła. Albo nie? Zgubiła czy nie? Mów. Kurwa! Miałeś mi mówić, czy zgubiła! Ja pierdolę, miałeś jedno zadanie! Przy tobie się ganiała! Nieprawda! Była daleko przy mnie, ode mnie. Ja pierdolę, Arezę, miałeś, kurwa, jedno zadanie. Powiedzieć, że ten...
Rezy, czemu nie powiedziałeś, że idzie sobie? Tu bym się schował. Ja depta chciałem zrobić! Wiem, ale to przed chwilą jeszcze była na niej. Ja ci kręcę info jak wąchoc, masakra. A, no i tyle z mojego adepta. Było tyle brakowało tym razem. Tyle brakowało. No nic. Ajajajajajaj. Przynajmniej zadanie zrobiliśmy. No, to właśnie był Nicolas Cage.